Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Olimpiada szachowa nabiera wielkiego rozpędu. Panowie wygrali swój mecz z Litwinami. Panie również wygrały mecz i mają 3,5 punktu na 4. Panowie 4 z 4. I dzisiaj nasi szachiści będą grać z panami z Wietnamu, którzy pokonali aktualnych mistrzów olimpijskich, czyli Uzbekistan. No, będzie się działo. Wielkie nazwiska, wielkie partie przed nami. A ja bym chciał dziś przeanalizować partię Wasyla Iwanczuka. No to jest legenda. Oczywiście osoby, które grają w szachy, na pewno się orientują, kim jest ten zawodnik. To jest niesamowity gracz, kawał szachisty, który, no, tak jak już widać na załączonym obrazku, pokonał Wesleya So. Ukraina wygrała z Amerykanami, niesamowity wyczyn. Wielkie też szczęście, powiedzmy, tutaj Iwańczuka w tej partii, ale też w całym meczu. No ale tak, tak to już jest w sporcie. Zapraszam do analizy. Iwańczuk grał bardzo ciekawą partię, taką w ogóle jak dla mnie nie do końca zrozumiałą, ale zobaczmy, co się działo. D4 skoczek F6, C4, posunięcie E6, skoczek C3. Goniec B4, normalna obrona Nicowicza. Tradycyjny ruch Hetman C2. I to jest zawodnik, który potrafi grać, mówię o Iwańczuku oczywiście, potrafi grać w zasadzie każdy debiut na bardzo wysokim poziomie. Roszada ze strony czarnych A3. No i oczywiście tutaj bicie. Hetman zbija, żeby nie psuć struktury. Posunięcie D5. I Iwanczuk wyprowadza sobie skoczka. Pionek zbija. Hetman oczywiście odbija. Normalna sprawa. I B6. No, i tutaj czarne mają również szereg możliwości typu goniec A6 do ruchu C5, trzeba będzie dochodzić. Na tym poziomie debiut, taki debiut, dosyć bym powiedział pozycyjny. No to jak jedna ze stron by chciała wygrywać znacząco, to trzeba mieć, nie wiem, kurczę, nie wiem co w głowie, jakie warianty, jakie, jakie niuansiki, żeby do tego doprowadzić, jest to bardzo trudne. W każdym razie goniec G5 nastąpiło, goniec A6 i Hetman A4 z powrotem. Tutaj sobie spoglądamy w gońca. Hetman D7 z próbą wymianę, a Iwańczuk jak gdyby nigdy nic sobie wraca spokojnie. Hetmanem nic się nie dzieje. No i ruch C5. Jest to ruch oczywiście na zaczepkę. Wybicie nastąpiło od razu i. Co jest ciekawe w tej pozycji i takie, można by powiedzieć, na pierwszy rzut oka trudne, zwróćcie uwagę, że te skrzydło królewskie ze strony białych jest w ogóle niewyprowadzone. I to tak mi się gryzie, że aż się chce szybko skończyć rozwój. Nastąpił ruch wieża C8, bardzo dobre posunięcie. i Iwanczuk wyprowadził wieżę z tempem. Hetman ruszył na E7, no i Hetman znowu wraca na A4, co ciekawe. I pionek wybija na c Tutaj rzecz jasna jakby wybiła wieża, no to w zasadzie to jest ruch, jak ruch można powiedzieć, tam B4 pewnie można by było zagrać. W każdym razie ruch pionkiem, pewnie ten pionek będzie chciał robić jakąś tam karierę po linii C. No i teraz Iwańczuk zagrywa ruch, no pewnie teoretyczny, dla mnie mało zrozumiały H4. Znaczy zrozumiały w taki sposób, że... Podpinamy się pod gońca oczywiście, ale też wieża będzie miała opcję gry i to są takie można powiedzieć, ja bym to tak nazwał, nowoczesnymi szachami. C4. No po, posunięcie, które trochę paraliżuje tutaj e, białe poniekąd a Iwanczuk nic sobie z tego nie robi i gra wieża H3. Zobaczcie, że koniec F1 to mnie trochę bawi, oczywiście. W ogóle jeszcze nie gra. No i długo chyba grać nie będzie. Tutaj H6 ze strony czarnych. I Hetman znowu wraca na C2. Iwanczuk w ogóle tym Hetmanem sobie tańczy. Sprawa jest prosta. Jeżeli czarne by tutaj zbiły, i pionek wybił, i gdziekolwiek zagra skoczek, no to tam jest mat w dwóch posunięciach, więc na pewno białe odzyskują figurę. Nic tu się złego nie dzieje. Podskoczek z B na D7. Natomiast Wesley So e, nie wybił gońca, zagrał od razu tutaj skoczkiem. No i e, Iwańczuk zagrywa skoczkiem na D4. Tak po prostu centralizuje tego skoczka. uwalnia można powiedzieć, wieże. Nie wiem, ja to bym e, w tym momencie już kombinował z jakimś ruchem typu E3, no bo tak bardzo się chce wyprowadzić e, figurę, że. No cóż, no ale Iwańczuk miał swoje tutaj w głowie. No i teraz tak. Goniec zagrywa na B7. Tutaj od razu powiem, że pozycja czarnych jest lepsza. Białe jakoś tak dużo kombinowały. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Goniec wraca na D2. No ruch jak ruch. Oczywiście on może się przestawić na B4, na C3. No ale strasznie dziwnie to wygląda. Posunięcie A5, żeby nie było właśnie tego zagrania na B4. F3 śmieszy mnie to, sorry, ale to są dobre w tym momencie posunięcia, no oczywiście nie chcemy tutaj figur w centrum. W każdym razie czarne mogłyby od razu zagrać gońcem na E4, wprowadzić skoczka na C5 i te figury czarnych by się tutaj świetnie rozgrywały w połączeniu z wieżą. No myślę, że Sony jest tutaj troszeczkę w formie. F3, Hetman zagrywa na C5 z atakiem na skoczka i goniec znowu na E3, i blokada tego piona. No cóż, ja bym na przykład zagrał posunięcie E3, żeby mieć gońca swobodnego, a Iwanczuk postanowił inaczej, ale to też może mieć swoje zalety. Otwiera się wieża, goniec patrzy na Hetmana. Posunięcie C3, no i tutaj białe, wszystko to wymieniły, czarne również i do końca na C3. I cóż to za pozycja? Goniec wrócił na C1. Zobaczcie, stara szkoła. Arcymistrzowska, cofanie figur, manewrowanie figurami. Tu już pozycja jest taka, powiedzmy, no, ciut lepsza, czarnymi, ciutkę, ale myślę, że bliżej remisu, oczywiście. Goniec zagrywa na A6. No i w tym momencie Iwanczyk w końcu zagrywa ruch E4. W 25. ruchu wyprowadza pionka centralnego. Nastąpiło bicie. No, oczywiście, Goniec też porobił kilka posunięć, wrócił i wymienił się za figurę, która jeszcze nie ruszyła, więc to taki mały plusik białymi, aczkolwiek w tej konkretnej sytuacji może to nie, już nie jest aż tak istotne. Wieża AC8, Goniec B2, wieża wróciła na C5, no i Wańczuk G4. W końcu zaczyna tutaj tymi swoimi figurami się lepiej ustawiać. W tym momencie skoczek zagrywa na B6, wieża H2 wraca, broni i też no, wieża łapie trochę pul. Że tak powiem, no pól do gry. no To jest chyba oczywiste. Chcemy grać aktywnie. Poskoczek C4. Król zagrywa na E1. No tak, żeby nie było widełek. Zobaczcie, prosta groźba. i Iwańczuk wraca. Wiecie, to się łatwo analizuje, ale jak się gra taką partię, trzeba mnóstwo, mnóstwo obliczeń mieć w głowie. Nastąpiło bicie. Wieża wybiła. I wieża C3. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że pozycja czarnych jest lepsza. No i taka odrobinka jest, ale mówię na tym poziomie. Bliżej remisu. A4 ze strony Iwańczuka, wieża A3 męczy tego pionka i wieża B6. To posunięcie jest dla mnie mało zrozumiałe. Trochę nie rozumiem, przyznam się szczerze, tego posunięcia, no ale tak po prostu zostało to zagrane. Wieża D8 ze związaniem. Ja to bym już na miejscu Wesleya tutaj tego pionka dziabnął. Nie wiem, jakie są tutaj możliwości do. Przewagi białych, ale prawdopodobnie właśnie skoczek na C6, jakieś tam groźby typu skoczek E7. W każdym razie wieża D8, wieża B5 na pionka. Tu e, SO zagrywa G6, skoczek B3, no zobaczcie, cały czas pionek za pionek w razie czego. A nie ma wymiany wieży, co jest ciekawe. No myślę, że SO po prostu nie chciał remisu, no to jest oczywista sprawa. E, zagrywa wieża C8. Król na E2, wieża C4, długo to trwa, no ale teraz Iwanczuk postanowił wjechać wieżą, co jest dobrym ruchem jak najbardziej i posunięcie G5. No właśnie, ten skoczek ma tutaj spore problemy. Problem skoczka polega na tym, że jeżeli zagra na H5, to wieża latuje na B8 i pozycja białych jest wygrana. Bo tutaj nie ma jak się za bardzo bronić przed ruchem wieża G8, i są ogromne problemy po stronie czarnych. No to jest wygrana po prostu białych. Dlatego też Skoczek zbił na E4 pionka, i wcale to nie jest zły ruch. To jest po prostu zbijanie tutaj, przepraszam, to jest zbijanie pionków za figurę. Więc remis myślę, że czarne miałyby w kieszeni. I Wończuk wtrącił posunięcie na H6. Król odbił. Oczywiście wybicie, wieża zbiła. Król F2, no i zobaczcie, że czarne mają podbiciem jednego pionka, drugiego pionka. No więc ta pozycja nie może się skończyć wygraną białych, tak naprawdę, w sposób normalny, jakby panowie grali. Wieża zbiła pionka. Skoczek wleciał do centrum. Wieża dała szacha. Król G3 ładnie się ustawił. No i teraz So popełnia błąd. Zagrywa wieżą z A4 na A3 z szachem. Dlaczego to jest błąd? Tu się oczywiście zasłania skoczek, ale. Jakby druga wieża dała szacha i skoczek się zasłonił, no to jest wieża B4. I tutaj czarne nie mają żadnych problemów, żeby tę partię zremisować. A może jakimś cudem, małym błędem białych, mog mogłyby czarne na pewno próbować z tą ilością pionków. W każdym razie, no tutaj raczej remis, aczkolwiek błąd po stronie czarnych to ten ruch. Skoczek się zasłonił, no i nie ma jak tej wieży za bardzo mm, zaatakować. Wieża zagrała na E2. Kolejny, kolejne błędne zagranie, i zobaczcie, co się teraz dzieje. Wieża B7. Piękny ruch. Chodzi o to, że jak wieża zagra na E3 z atakiem, to wieża zbija na F7 z obroną, i cały czas grożą opcje matowe. Na tym to właśnie polega. So się tutaj bardzo miotał. Widziałem na filmiku, że nerwowo napił się soku, rozglądał się, no i jeszcze zrobił następujące posunięcia. Wieża E5, na co nastąpiło bicie i posunięcie G5. No, ruch jak ruch, tutaj już nie ma ratunku dla czarnych. I teraz pytanie do Was, drodzy widzowie: jak zagrać białymi, żeby te partie wygrać? Można sobie na przykład zatrzymać na chwilę materiał. Otóż, posunięcie, które wygrywa, to A5. No, i po tym ruchu So się poddał. Tu jest siatka matowa nieunikniona. Jeżeli zbije to król. To wieża F6, dokładne posunięcie odcinające króla. Zobaczcie, że po ruchu G4 też nic to nie daje, bo jest ruch wieża H8 z matem. Więc pięknie tutaj Iwanczuk wykorzystał błędy SO, dzięki temu Ukraińcy wygrali z Amerykanami. No i cóż, zobaczymy, jak ta Olimpiada się będzie toczyła dalej. Trzymamy mocno kciuki za Polki i Polaków. No i wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, cześć.